hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego walczą o prawo do samostanowienia i użytkowania dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Stanowi się, co następuje. Artykuł 1. Dzień 1 marca stanowi się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Artykuł 2. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem narodowym. Artykuł 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.